Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu między blokami a kanałem Młyńskim przy ulicy Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego na Suchostrzygach. Już wkrótce mieszkańcy tego rejonu miasta po wielu latach otrzymają teren rekreacyjny. Dawniej pomiędzy ulicą Armii Krajowej a kanałem Młyńskim znajdował się sad. W minionej dekadzie Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybudowało w tym miejscu kilkanaście bloków. Mieszkańcy długo musieli czekać na teren rekreacyjny z prawdziwego zdarzenia. Jeszcze w tym roku doczekają się. Wiceprezydent Adam Burczyk opowiedział o inwestycji w programie Pytania do Prezydenta. To jest kwota niewiele przekraczająca 300 tysięcy. To jest w sumie chodniki, zieleń wysoka, zieleń niska, jakiś plac zabaw. No, ławeczki, tak, mała architektura, dokładnie, tak? Dokładnie. Także myślę, że fajnie dla tych ludzi, którzy tam mieszkają. Radość, prawdziwa radość z tego terenu to pewno będzie wiosną. Realizacja inwestycji potrwa do połowy listopada. Oprócz budowy ciągów pieszych o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pojawią się nowe ławki, kosze na śmieci oraz nasadzenia zieleni. Drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste, byliny, a także trawnik. Mieszkańcy cieszą się, że tak zwane osiedle TTBS zyska teren do odpoczynku. Bardzo dobrze, brakowało tutaj tego nam. Właśnie, bo długo tutaj pani mieszka, czy mieszkańcy długo czekali? 14 lat już, 15 będzie. Według mnie powinno być jak najwięcej zieleni, bo wiadomo, nie? Tutaj pamiętam czasy, jak tutaj były sady, nie? Mam zdjęcia najstarszej córki, jak mam, ale kwitły, nie? Jabłonie. Tak samo tutaj były ogrody, nie? Mam te zdjęcia. Dodatkowo spytaliśmy mieszkańców, czy w Tczewie brakuje terenów zielonych. Zdania są podzielone. Nie, no na pewno nie brakuje, bo park jest w Tczewskich, nie? Trawniki są wszędzie zadbane. No są takie miejsca, że są fajne są miejsca zielone. Na przykład? Te ścieżki rowerowe, to jest super. Nad Wisłą całe fajne jest rekreacja, fajnie. A Suchostrzygi, bo mówi się, że tutaj są bloki, jeszcze jest bloki, a... Jest blisko. Jest. Tu jest fajnie koło Rossmana, jest fajnie tam, gdzie ta fontanna, to jest fajne miejsce. Ale brakuje jeszcze takich fajnych miejsc. Mało takich terenów jest u nas. Gdzie? Większość jest budynków, bloków wybudowanych niż zieleni. Dosyć pozytywnie. Chociaż wiadomo, że ludzie nie szanują, nie? Tak. Wycinki są też robione. Dzisiaj byłem sam świadkiem, jak zaparkowała na trawniku na Bałdowskiej. Zwróciłem jej uwagę, to przed domem, nie? Trawnik jest. Powiedziałem, że ma sobie popatrzeć, jak te tereny wyglądały przed 1920 rokiem. No mam też dużo zdjęć, nie z tamtego okresu. No ale powinno powstawać jak najwięcej, moim zdaniem. Zieleń, wiadomo, jest potrzebna, nie? A nie spaliny samochodowe.